Z mojego niewielkiego na razie doświadczenia vlogera codziennego wynika, że kto montuje codzienne vlogi, ten rano nie biega. Chyba pora się troszkę lepiej zorganizować. W swoim życiu zawodowym miałem przynajmniej dwa takie momenty, w których podjąłem się czegoś, na czym się kompletnie nie znałem. Ale bardzo chciałem to zrobić, chciałem spróbować. No i powiem ci, że wiele bym dał wtedy za to, żeby znaleźć kogoś, kto online opowiada o tym, jak się do tego zabrać. Jak to jest zbudować od zera pion informatyki na przykład w firmie, albo jak to jest przeprowadzić zmianę organizacyjną? Dosyć dużo się ostatnio zastanawiałem na temat tego, co ja bym chciał tym moim vlogiem, podcastem, blogiem, co bym chciał przekazać. No i chciałbym przekazać taką wartość. Jeżeli ty się zastanawiasz, jak się do czegoś zabrać, jeżeli nie masz za bardzo pomysłu, jak jakiś temat zawodowy ugryźć, no to tymi krótkimi odcinkami chciałbym ci dać troszkę materii do refleksji albo podzielić się trochę fragmentem mojego doświadczenia. A jeżeli masz jakieś konkretne pytania, zawsze możesz mi je zadać w komentarzu. W budynkach biurowych, w miastach, w przestrzeniach publicznych są dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, to jest kosze na śmieci. Powinny być rozmieszczone w takich miejscach, żeby było wygodnie ludziom w ogóle cokolwiek wyrzucić. A druga sprawa, bardzo ważna, to są toalety. Też powinny być, nie powinny być czyste. Chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać o tych różnych oprogramowaniach do prowadzenia projektów, task listach i takich różnych innych. No bo ja zauważam, że jest jeden bardzo poważny problem w wyborze dobrego rozwiązania takiego. A mianowicie, zazwyczaj potrzebujemy tego typu oprogramowania, tego typu usługi, jeżeli już pracujemy w jakimś zespole. No rzadko kiedy potrzebujemy mieć taką listę dla siebie. Jeżeli potrzebujemy tylko dla siebie, to zazwyczaj to, co jest wbudowane w Gmail czy to, co mamy w telefonach, nam wystarcza. Natomiast jak już mamy taki troszkę większy zespół, gdzie trzeba delegować jakieś czynności, gdzie trzeba sprawdzać, czy coś zostało wykonane, no to tutaj zaczynają być pomocne takie softy jak Wunderlist, Todoist. No i tutaj zauważam jeden bardzo poważny problem stojący na przeszkodzie wyboru dobrego rozwiązania, mianowicie zazwyczaj dobre rozwiązania są płatne. A jeżeli są płatne, to znaczy, że na początek trzeba wyskoczyć z pieniędzy, zanim się sprawdzi, czy z zespołem da się w ogóle jakoś sensownie i wygodnie tego używać. Ja dosyć długo używałem Todoista i właśnie się wynoszę z Todoista z tego powodu, że żeby ktoś ze mną używał tego Todoista, no to na dzień dobry musi wydać kasę. A co jeżeli mu się to nie spodoba? Co jeżeli nam się będzie źle współpracowało? No tu się nikt nie zastanawia, tak? Później przenoszenie takich projektów z jednego narzędzia do drugiego jest bardzo problematyczne. Także ja w tej chwili przenoszę się do Wunderlist. No bo on jest darmowy, on ma wszystkie funkcjonalności w darmowej wersji. Tam jest ograniczenie 25-elementowe na per listę, ale to nie jest duży problem akurat. No chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną dosyć ważną rzecz, a mianowicie wszystkie takie sprawy projektowe to ja prowadzę w Close. Natomiast tego Wunderlista, no to będę używał tylko i wyłącznie do takich rzeczy bezprzypominajkowych, czyli tam, gdzie są listy rzeczy do zrobienia i pierwsza wolna osoba chwyta jakąś rzecz do zrobienia. Być może jakbym chciał faktycznie przenieść całe skomplikowane projekty, no to te 25 elementów na liście mogłyby być dla mnie jakimś tam ograniczeniem bolesnym. No tu nie jest. Natomiast to, co jest bardzo ważne w takich narzędziach do prowadzenia projektów i w tak zwanych to-do listach, to jest to, żeby była jakaś metoda szybkiego wprowadzania nowych rzeczy na te listy.
czy to do inboxu, z którego się później to powrzuca gdzieś indziej, czy to w jakieś inne miejsce, ale musi to być łatwe, musi to być dostępne z pod jednego klawisza, ewentualnie od razu z ekranu aplikacji, żeby nie trzeba było tego szukać gdzieś, żeby można było szybko jakieś rzeczy, które się w głowie pojawią, wrzucić na listę i zapomnieć. No prawie, bo to się kiedyś samo powinno przypomnieć. Do czego zmierzam tym razem z moim tym marudzeniem? No do tego, żeby wiedzieć, że tego typu oprogramowanie do prowadzenia projektów powinno w swojej darmowej wersji mieć pełną funkcjonalność, żeby dało się to oszacować, czy to jest wygodne, czy dobrze się będzie współpracowało. Ostatnio musiałem naprawić bramę u siebie w domu, bo przestała działać. Przyjechał do mnie serwis, był pan. Naprawił tą bramę, ale zepsuł inną rzecz przy okazji, to znaczy mieliśmy tam podłączoną taką antenę, która sprawiała, że z daleka można było otwierać tę bramę i on jej nie podłączył i teraz trzeba być przy samej bramie, żeby ją otworzyć. Ja zadzwoniłem dzisiaj do tego serwisu i poprosiłem, żeby ten pan wrócił i mi poprawił to, podłączył z powrotem tą antenę. No i on miał przyjechać i nie przyjechał. I wiecie dlaczego nie przyjechał? Bo jest burza w Warszawie. No, ja nie wiedziałem, że fakt, że jest deszcz, to już jest wystarczający w Polsce argument za tym, żeby nie przyjechać na umówione spotkanie. Ale codziennie się czegoś uczę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się.